Niedziela rano, 8:45, za godzinę mam pociąg do Olsztyna. To będzie jedyny odcinek, którym pokonam, taki dłuższy odcinek, który pokonam właśnie koleją. A jutro samolotem z Olsztyna do Krakowa. Pałac Kultury, a tu z lewej, ojoj, patrzcie jak wysoko. Żagiel. Złota 44. 4. Wygląda na to, że w Warszawie Wschodniej będzie przesiadka do innego pociągu, bo tu jest jakiś problem z toaletą. O, most Świętokrzyski. Cudownie. O, coś tam się pali w okolicy Centrum Nauki Kopernik. No ciekawe, co to się pali. No, jestem w Warszawie Wschodniej i czekam na kolejny pociąg, bo będzie wymieniony. Dzięki temu, że zmieniłem pociąg, to się okazuje, że teraz będę już jechał do przodu. Też fajnie. A nie do tyłu, jak miało być pierwotnie. Przed chwilą minąłem Olsztynek, a za chwilę będzie Olsztyn. To jestem Olsztyn Główny, idę na miasto zobaczyć, co to za miasto. Stacja Olsztyn Główny, jestem, wygląda, że przed remontem. Wreszcie raz na stację zobaczyć. Na dworzec. Aha, to jest dworzec, patrzcie. Taka skromna stacja. O, tam są wyjazdy. Wyjazdy do Wrocławia, Iławy, Krakowa, Działdowa oraz Ełku. Dobra, tutaj. Jutro mój pociąg będzie tutaj o 15:25 do Szymon Lotnisko. Dobra, no to wychodzę na miasto. Jak to wygląda, główny plac. Dworzec autobusowy też tu jest, taksówki są. No tak skromnie bym powiedział. Średnio bym powiedział, ale dobra, idę na miasto. Jakbym wysiadł w Olsztynie Zachodnim, to byłoby bliżej, no ale chciałem tutaj wysiąść, żeby jeszcze wszystko posprawdzać sobie. O, przy dworcu jest spożywczak i kebab kurczak. Widzę, że jest duża kolejka do tego kebaba. A dworzec wygląda tak, no jest bardzo taki skromny. No widać, że nie jest po remoncie. O, tam jest, patrzcie, tam jest cerkiew. Albo w sumie, no może, nie wiem, krzyż normalny, no to nie wiem. Dobra. Idę do centrum. Na wzgórze. Chodzę właśnie do parku centralnego. Zobaczymy. Mam jeszcze godzinę ponad do hotelu, żeby się mógł, można było zaczekować, więc sobie na razie chodzę. Idę cały czas właśnie od dworca głównego do centrum miasta, można powiedzieć. Ścieżki rowerowe w Olsztynie. Zobaczymy, ile tu jest kilometrów. Dużo, szlak pieszy, nawet jest szlak Świętego Jakuba, o 225 km na terenie Warmii i Mazur. Pewnie jest część tego szlaku do Santiago de Compostela. O, właśnie.
Czyli tutaj jest małe lotniska aeroklubowe Dajtki. Ale ja oczywiście będę jutro w Szymanach. To jest mój priorytet podczas tego wyjazdu. Nowa trasa. Widzicie, ja tutaj wysiadłem. Olsztyn Główny. I teraz tutaj tak idę w stronę Starego Miasta. Nie? A jestem tu. No, czyli teraz jakoś mniej więcej... No, tu jestem. Tak pójdę i potem na Stare Miasto. No tutaj to już jest ładnie. Pod daszkiem można sobie siąść, jakby padało. O, widzicie, już to jest fontanna wielka. Aha, dzieci się kąpią. Chyba nie wolno. No ale, jak to dzieci? Czy jedno dziecko na razie? Coś czuję, że kolejne tu zaraz przyjdą. A ja idę dalej w stronę Starego Miasta. Patrzcie, jaka ładna roślinność. No, tutaj ładnie jest. Tak. Tu z lewej strony płynie rzeka Łyna. I tak okrąża Stare Miasto. No, to jest aleja Gelsenkirchen. Ciekawe, czy to o to chodzi. Tam, gdzie jest zespół. Schalke 04 Gelsenkirchen. Jak to mówią. Nie, na razie tak. O, tutaj tu widać z prawej strony właśnie miałem Stare Miasto. Na razie okrążę je. Tam słyszałem, usłyszałem. Patrzcie, jakie fajne do góry ulice są. Takie kamieniste, brukowane. Wejdę tam oczywiście dzisiaj. Za chwilę. Zaczyna mi się to coraz bardziej podobać, bym powiedział. No tak od samego dworca, jak się szło, to takie średnie miasto. Ale to już ładniej. Nad Łyną można sobie siąść, zjeść, wypić. A tutaj takie właśnie dookoła, jak ta Łyna płynie, można chodzić, spacerować dookoła Starego Miasta. Tu już jest wjazd do góry. I zaraz tam idę właśnie. Ładnie. Zaraz jak jest Stare Miasto w mieście, no to tak naprawdę od razu jest ładniej. A tutaj wygląda, że będzie ładnie. O, którą drogą pójdę? Na razie pójdę tą, gdzie więcej ludzi jest, a potem wrócę tam, a jeszcze oczywiście okrążę dookoła całe wzgórze Starego Miasta. Idę pod cieniami. W Cieszynie się mówi laubami. Wysoko. To jest Muzeum Warmii i Mazur. A jesteśmy no przy zamku, tak. Idę zobaczyć dookoła tego, jak to wejść. To jest gdzieś wejście. Strasznie gorąco jest, ponad słońce, no wiadomo, ponad 30, a w cieniu jest 29. I tak duszno, więc chyba będzie dzisiaj burza. Ładnie tu brukowane ulice. No bo dzisiaj tutaj właśnie jakieś ustawiali krzesła, będzie chyba, zaraz zobaczymy. No nie, jutro będzie stand-up Olka Szczęśniak. No szkoda, że jutro. No ja bym... Jutro to już będę w Krakowie o tej porze, albo nawet w Katowicach. W okolicy przynajmniej Katowice. Go o 20. Oby oczywiście, bo będzie się spóźnić. O, tu coś jest ładnie, patrzcie. Tam muszę iść, Łyna jest. I kajaki nawet to już są. O, ktoś płynie kajakiem.
A nie. Nie wiem, czy to jest jakiś klub, czy tak po prostu tutaj są, tak można wynająć. Tak sobie można płynąć. Chyba można wynająć, bo panowie z dzieckiem płynie, więc może pan płynie z dzieckiem. Jest naprawdę tak gorąco, tak duszno jest nawet. Gorzej chyba niż w Warszawie, miało być trochę chłodniej. O, tak sobie byłem przed chwilą na tym moście. O! I tam właśnie jest zamek u góry. Teraz jestem przy rzece Łynie. A to znowu kolejna fajna fontanna. Dzisiaj klub klapą dzieciaki. A tutaj można sobie zjeść tam dalej niżej nad rzeką. Poszedłem na spacer nad jezioro Długie. Zobaczymy, czy jest takie długie. Fajnie zrobiony chodnik osobno i ścieżka z prawej strony. Ścieżka rowerowa oczywiście. Nie widać stąd, bo za drzewami jest, ale tam jest taki fajny, fajna kładka do przejścia. Po połowie jeziora Długiego, więc chyba z niej skorzystam. Więc mają widoki na jeziorko. O, tam dalej. No, prawie tutaj już jest jak nad morzem. Tylko morza nie ma, ale jest jezioro Długie. No i tu właśnie w połowie jeziora Długiego jest taka kładka dla pieszych i rowerzystów. Można sobie skrócić tą ten tour de jezioro Długie. No i to z lewej to jest ta część, z której idę właśnie, którą przyszedłem już po, na długość całą, a całą połowę. Na obwód zaraz to zrobię. O, patrzcie, to jest jakby druga część, już taka bardziej dzika, chociaż dzieci się kąpią. I wygląda, że tak około kilometra, trochę dłużej może, trochę dłuższe może jest niż kilometr. Tak sobie myślę teraz, prawie jak na Phoenix Zee w Dortmundzie. Jest to tutaj bardziej dziko oczywiście. No wiadomo, tutaj jest naturalne to prawdopodobnie jezioro, a raczej na pewno, a Phoenix Zee to jest robione na terenach poprzemysłowych, więc sztuczne, ale ładnie zagospodarowane. No to już od zachodu jezioro Długie. Na amfiteatrze będzie za 15 minut grał zespół Bitamina. Niestety nie znam. Ale jaki to rodzaj? Nie wiem. Czy... To nawet nie trzeba biletu kupować. Wystarczy to stanąć. Jezioro Długie o poranku. Cześć, jest godzina 7:40 w poniedziałek. Wyszedłem na taki dwugodzinny spacer z hotelu, bo jeszcze się nie wyczekowałem, tak zwane, tak, czyli nie wymeldowałem. I idę tutaj przy jeziorze Długim, a potem przechodzę na plażę przy już tym jeziorze Dajtki, tak, tym najważniejszym, największym i najbardziej znanym. Zaraz sprawdzę, upewnię się, czy tak to się nazywa. Akurat, a nie, Ukiel, sorry, Ukiel, bo Dajtki to lot. Nie wiem, czy tam jest jezioro, czy tylko lotnisko jest aeroklubowe. Dobra, idę. No zobaczycie, może będzie fajnie. Fajnie tutaj mieć taki domek nad jeziorkiem. Teraz sobie głośno za tej drogi, ale ona potem odchodzi od jeziora. O, patrzcie, jak ładnie. Tam jest ten daleko, daleko. Jest ten mostek, którym szedłem wczoraj. Ach, no i tak te moje filmy to i tak są takie długie, że większość nie ogląda. Takie to smutne. Nawet tutaj jest Zatoka Grunwaldzka nad tym jeziorem, na które zaraz pójdę. Ukiel, Ukiel. Tak. Dobrze. Jest. O! Super, już tutaj niektórzy łowią rybki. Wędkują, znaczy się. Ale myślałem, że nie przejdę. Ale da się tutaj bokiem iść. Widać, że rowery też jeżdżą. I robią trasę kolejową. Ale nie wiem jaką. Tam są podkłady obok. O, tutaj przejazd kolejowy robią. No, ciekawe.
O, już tu widać jeziorek. To jest jakiś ośrodek, myślałem, że jest, ale to chyba w budowie dopiero. Oczywiście wszędzie ścieżki rowerowe. Tutaj są pomosty zrobione z tych takich desek fajnych, tarasowych, jak to niektórzy mają. A tam łódek pełno, przystanie. I co jeszcze? Tutaj są jakieś hotele. Policja nawet wodna. No, przyjemnie. Dobrze, tutaj wczoraj nie poszedłem, bo musiało być tutaj dużo ludzi. A teraz jeszcze ładne słońce, za tej porze światło piękne. O, ktoś tu majtki zostawił. No dobra. Nieważne. Patrzcie. Cisza, spokój. Witajcie, rodacy. Jestem nad jeziorem. Nad jeziorem Ukiel przy Zatoce Grunwaldzkiej. Nie wiem, dlaczego tak się nazywa. Jestem ciekawy, czy te jeziora są tutaj połączone. No, tutaj niedaleko to długie jest, bo ono faktycznie długie, ale no, nie widziałem, żeby był jakiś przesmyk. Tam gdzieś daleko jest Lwia Paszcza, taki przesmyk. Fajne te nazwy są tutaj. No ogólnie super, że przyszedłem tutaj przed 8. Można sobie na spokojnie pochodzić, bez maski, wygodnie. Patrzcie, tutaj nawet jest palma. Że chcielibyście sobie tak posiedzieć przy palmie. Bardzo przyjemnie. Ale się robi długo. Dużo tej kawy będzie. Woda teraz. Dziękuję. Ja też dziękuję. Jak już mówiłem, ludzi tu nie ma, ale niestety pan czy panowie pracują nad utrzymaniem tego w dobrym porządku. No i niestety w konsekwencji, oparcie, jaki tu molo jest, jest teraz trochę głośno z tych maszyn różnych. Czy czyszczących, czy jakiś tam kosiarek, nie? Tak jak pisałem. Patrzcie, jakie tu jest fajne molo, ale tu jest chodzenie. Zaraz tam pójdę. Może tu jeszcze zobaczę. Patrzcie, tutaj to jest trochę jak nad morzem praktycznie. No fajnie. A, to tam jest ta przełęcz. Patrzcie, tam daleko chyba jest ten przesmyk. Tu. Tu jest też kąpielisko. No. Muszę powiedzieć, że jest tutaj pięknie. Opierać się tutaj. Tam się restauracje, kawiarnie rozkładają dopiero, ale no, muszę przyznać, że ten teren jest ładnie zagospodarowany. No jak tam dużo ławek jest w cieniu. Tutaj widać, że ludzie sobie chodzą i... O, tam też jest wodny plac zabaw. No. A tutaj Osir Olsztyn za to odpowiada. Czyli ośrodek sportu i rekreacji Olsztyn. No, o tej porze już jest za 20, w cieniu około 20 stopni, a w słońcu już 25 na oko będzie. O, to jest kąpielisko. To było takie zamknięte kąpielisko. Tu jest jeszcze takie strzeżone, bo widać, że są... to też było strzeżone, okej. Okay. Widać, że są te wieżyczki takie strażnicze, bym powiedział. O, widzieć, to jest lepiej widać. To, jak to się nazywało? Przesmyk Lwia Paszcza. Aha, dokładnie to tam. No. No i potem się nazywa Pacyfik. A, to o, duże to jest to jezioro. Potem aż do Zatoki Łabędzia Szyja można dopłynąć. No, to jest tak po... z 5 km w sumie może być. Nawet więcej. Dopływania. No, ładnie. Patrzcie, jeszcze tutaj jest taki... No, to jest duże, tylko pewnie wczoraj były tysiące ludzi, jak tak przejeżdżałem pociągiem, która to była 12.40, to samochodów było setki w okolicy tutaj. No tutaj niedaleko tory są kolejowe, więc... O, tu już jest trochę gorzej to wygląda. Takie raczej namioty niż sklep, niż takie wybudowane budynki, ale... O, dużo do siatkówki jest, no jest ładnie tutaj, no. Park centralny w Nowym Jorku, prawie 6000 km, Lazurowe Brzeże 1800, Hawaje 9000, Park centralny w Olsztynie 4 km, Ibiza 2900, Copacabana 9700. O. Jezioro w całej okazałości. O, tam też jest takie molo pływające, tylko że tam to jest pływające.
A tu jest na palach, więc tu się nie ruszę. Fajny jest ten hotel, tylko drogi strasznie. Chciałem nocować tu, ale chyba 5 stówek. 4-5 stówek mniej więcej, tyle kosztuje. No i co? No? Jest pięknie. Zobacz ta marinka. Tam siedziałem na ławce. O, tu. Tutaj są ławeczki fajne, wygodne. Kawusie można się napić. Z automatu za 4,50. O, jakie tutaj jaskółeczki. Czy sikoreczki, jaskółki. Ktoś tak nisko, to ich dawno nie widziałem. Oj, to jest ten hotel. A tu jest molo. I tam przesmyk lwa, czy czegoś tam. Już zapomniałem, jak mam o słabą pamięć. Patrzcie, to są też te... O, te pomosty różne pan tu naprawia. No i tutaj najnowsze chyba zagospodarowanie, bo takie widać nowoczesne. Bym powiedział hipsterskie. Czyli te knajpki tu zrobione. Wspinam się teraz na ostatnią część mojej wizyty w Olsztynie, czyli na wieżę obserwatorium astronomicznego. O, widzicie? To idę zaraz do góry. Muszę się obejść smakiem. Nie będzie widoku z wieży ciśnień obserwatorium astronomicznego z uwagi na to, że można tylko zwiedzać z przewodnikiem. Nie wiem, nie widziałem tego na stronie, że jest napisane tylko z przewodnikiem. Ale no trudno, musiałbym dopiero za 3 godziny ponad, a ja wtedy już będę praktycznie na dworcu. No nic, trudno.